ze słów arcykapłana krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, powiedział: czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i powiedział: jaką skargę wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. I Piłat więc rzekł do nich: weźcie go i wy osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak więc miało się spełnić słowo Jezusa, którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wyszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz o ciebie, że też inni powiedzieli ci o mnie? I odpowiedział: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest to. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, ja jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: Barabasza, Barabasza, Barabasza. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go.
bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu: